Siemana, w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy gospodarstwo po dziadku i dzisiaj jeszcze nie ma młodego ze względu na problemy takie, jak były mówione w poprzednim odcinku odnośnie złamania jego ręki. W sumie to takiego, może nie aż bardzo złamania, a gdzieś tam zruszenia tego bardziej. A w dzisiejszym odcinku co? Dzisiaj poznacie to, co widzicie na miniaturce, czyli mod błota, taki realistyczny. Link oczywiście macie w opisie, żebyście nie musieli szukać, dlatego napiszcie hashtag mota, poprzednie serduszko. Brakuje jeszcze 300 lajków pod ostatnim zdjęciem na Instagramie, żeby po prostu były wyniki konkursu. Wbijajcie dzisiaj na live'a, bo najprawdopodobniej we wtorek jeszcze to oglądacie. No i oczywiście standardowo zostawcie łapeczkę i subskrypcję, bo lecimy po 90 tysięcy widzów, naprawdę fajna liczba. Z racji tego, że nie ma młodego dzisiaj, to ja bym proponował wziąć jego Zetora 7711. Dzisiaj będzie też prasowanie na łące. Czy uda nam się jeszcze nagrać zbieranie tych belek dzisiaj widłami? Tak albo nie, zobaczymy jak to wyjdzie wszystko w czasie. Lina jest przygotowana, jeżeli chodzi o wyciąganie tego ciągnika, bo wolę sobie tego większego jednak z napędem naprzód zostawić na potem, w razie czego tak naprawdę. Prasę będziemy pożyczali sobie od sąsiada, tego co ma tutaj skup ogólnie, zaraz zobaczycie gdzie, bo zaraz właśnie się tam udamy. 40 została sprzedana, także nie mamy tego ciągnika, gdzieś w kolejnych odcinkach na pewno zobaczycie zakup nowego ciągnika. No ale niestety, no, młody jednak chce być na tym odcinku, gdzie będzie kupowany ciągnik, gdzie będzie właśnie też kupowany samochód na postępowym i te odcinki się tak przeciągają, ale już w poniedziałek on ma mieć to ściągnięty gips i ma mieć założoną taką usztywnienie jakieś tam delikatne, także miejmy nadzieję, że gdzieś coś tam na klawiaturze młody będzie mógł sobie klikać i oczywiście dzięki temu będzie występował na gospodarstwie po dziadku oraz na postępowym i będzie można zrealizować te dwa odcinki, na które on czeka od dłuższego czasu w sumie, bo nie miał farminga, nie miał tego, nie miał tamtego, tak wychodziło, że się tak porobiło właśnie, jeżeli chodzi o to. Taki szybki wstęp w sumie, troszeczkę informacji, też już planujemy z młodym kolejne Q&A, jeżeli chodzi o taki odcinek, który zrobił, powiem wam, że bardzo duże wyświetlenia, tak szczerze, bo gdzieś tam w okresie od, chyba to było na 70 tysięcy subskrypcji, jeżeli dobrze pamiętam. Są ponad 50 tysięcy wyświetleń na Q&A, to jest naprawdę spoko. Także na 90 tysięcy subskrypcji będzie kolejny Q&A, to już wam mogę powiedzieć. Jeszcze tam 8 tysięcy subów brakuje, dużo mało, nie wiem, ale im później to Q&A będzie, tym lepiej, bo po prostu będziecie mogli zadawać inne pytania, a nie takie, co już były kiedyś odpowiedziane. Troszeczkę się w życiu naszym pozmieniało, także będziecie mogli się troszeczkę więcej rzeczy dowiedzieć. My oczywiście prasy nie kupujemy, bo nie stać nas aż na razie aż tak bardzo na to, tak szczerze mówiąc, ale może kiedyś sobie dokonamy takiego właśnie zakupu. Prasa posiada cały panel IC, spróbujmy ją podnieść. Mam mod na podnoszenie włączony, także pasowałoby go wyłączyć, żeby ten panel IC nam działał. Super siła, ok, teraz. Teraz też działa, dobra. A teraz? Dobra, a teraz już jej podnieść nie możemy, także jest gicior. Ok, no. I pamiętajcie, że ogólnie w konkursie na Instagramie jest do wygrania albo 100 zł, albo grupa VIP za darmo. No, znaczy w sumie no, wygrywacie konkurs, to dostajecie grupę VIP. Niewydane mody. Gierka jakaś do 100 zł, do ładowania do 100 zł w jakiejś gierce, klawiatura jakaś do 100 zł, myszka, tak naprawdę co sobie gdzieś tam zażyczycie do 100 zł, osoba, która wygra konkurs, to po prostu dostanie. Tak ustaliliśmy na live'ach, że tak będą wyglądały konkursy. Heros, ale dlaczego? Ano dlatego, mordy, że dawanie, nie wiem, stówki, czy dawanie jakiejś klawiatury, jeżeli ktoś ma klawiaturę, no to działa tak, że na przykład ktoś to ma klawiaturę, no to po co mu brać udział w takim konkursie, no nie? A może na przykład stówkę zarobić, albo być jakieś doładowanie do gry, w którą gra za stówkę, to najprawdopodobniej za stówkę w grach doładowania to jest dosyć sporo. Sam gram w FIFA i wydaję na to sporo pieniędzy, bo kupuję te FIFA pointsy. To wiem co i jak. Jutro chyba odcinek z nowej serii na kanale. Ale jak to nowej serii? A no tak, to kto oglądał wczorajszego live'a, to powinien wiedzieć, o jaką serię się rozchodzi. Zobaczymy, jak się to przyjmie. Wyszła nowa gra rolnicza. Chyba stosunkowo niedawno, bo wczoraj na live się o tym dowiedziałem, że ona jest, bo mi powiedzieliście po prostu. Także pisaliście, że spoko, Heros nagraj, bo naprawdę spoko sprawa. Także będziemy coś tam kombinować i ta gierka na kanale się pojawi. Może napiszę do przedstawicieli gry, to może nawet i byśmy nagrali pełną wersję, jeżeli oczywiście taka opcja by była. Bo myślę, że te kanały, które gdzieś tam nagrywają rolnictwo, jeżeli to nie jest gra stricte od Steam, no bo jeżeli to jest od Steam gra,
No to raczej ciężko by było się z taką bardzo dużą platformą dogadać, żeby dostać grę przedpremierowo, ale myślę, że jeżeli to jest po prostu jakaś tam wytwórnia gier, jakaś taka mniejsza, to mi się zdaje, że da się to ogarnąć, także też coś takiego może będzie. I na 15 tysięcy osób na Instagramie też taka już też ważna informacja, tam brakuje chyba 600 osób, niecałe nawet. Będzie konkurs i to dosyć duży, bo wygra najprawdopodobniej z 5-6 osób. Miał być konkurs na 80 tysięcy widzów i 15 tysięcy osób na Instagramie. Jest już praktycznie 82 tysiące widzów, a 15 tysięcy osób na Instagramie dalej nie ma. Także gdzieś tam to wszystko się przeciąga. Dobra, mordziaty, teraz tak. Teraz tak, weźmy sobie to wszystko, poróbmy. Wałek podczepiony, bo dajże, tak. Tak, wałeczek jest podczepiony. Musimy sobie wziąć tryb pracy, na pewno. Musimy sobie opuścić. Z takich ważniejszych rzeczy to musimy sobie kliknąć. Okej. I chyba tyle, bo to już są bardziej te X-y takie, no, mniej potrzebne, prawda? Czy jakiś sznurek jakby się skończył, takie duperele, żeby to powymieniać. To jest bardziej do tego. A no git, no, wszystko mamy porobione. Możemy sobie ją włączyć. Aha, najpierw muszę rozłożyć narzędzie. Powiem wam, że dziwne troszkę, bo to jest rozkładanie. Czy to w takiej pozycji ma być? Aha, czyli to w takiej pozycji ma być. Albo coś się zbugowało, albo to faktycznie ma być w takiej pozycji. Szczerze, nie wiem, nie powiem wam. Oczywiście tereny zalane, no jak wiecie, najbardziej są przy jakimś tam wodzie, albo w jakichś dołkach. Tutaj na górce terenów gdzieś tam błotnistych nie ma, także to błoto zobaczycie dopiero przy tamtych o przejazdach. Wjedziemy specjalnie, tak, żeby zobaczyć, jak to działa. Ja sobie to błoto ustawiłem, ale jeszcze nie miałem okazji jeździć po nim, także miejmy nadzieję, że fajnie to będzie zrobione, bo fajny taki dodatek trochę do gry, widzicie, jak to błoto się tam prezentuje. Ogólnie działalność tego jest bardzo, bardzo prosta. Ciągnik się po prostu gdzieś tam niby ma zapadać, niby ma się kopać. Z pewnie włączoną funkcją to Atrealis, czy coś takiego, jak to się nazywało. Znaczy funkcją z tym modem, jeżeli też go macie. Najprawdopodobniej będzie to funkcjonować jeszcze, jeszcze lepiej. Ale kamieni! Chłopie! Ogólnie na dwóch polach chyba tyle kamieni nam powychodziło. Także też będziemy musieli sobie to pozbierać niedługo. Belek nie stawiam, że będzie nie wiadomo ile, tak szczerze. Bo tutaj też ta łąka nie była jakaś mega wydajna, też ta łąka nie jest nie wiadomo jak duża. Tam widzę, że nam w ogóle nie załapało, czy my to dobrze w ogóle prasujemy? Chyba tak. Raz, dwa, pięć przejazdów też nie jest dużo. No może uda się w dzisiejszym odcinku jeszcze gdzieś tam zacząć przynajmniej zbierać te belki. Ja oczywiście miałem w planach, żeby to zrobić jakąś przyczepkę autoload, żeby wam też pokazać te autosanki, które gdzieś tam mają te opcje zbierania belek, bo one chyba nie są wydane, jeżeli dobrze się orientuję, chyba że ktoś je wydał. Co to jest tak mało tutaj? Raz, dwa, patrzcie jak dużo jest tu, a jak mało jest tu. U matko bosku, a co to się stanęło? Dobra, ogólnie musiałem odebrać, ale patrzcie, tu jest tyle belek, a tu jest mało. No ja rozumiem, że są jakieś tam przejazdy i są najprawdopodobniej jakieś różnice w tych przejazdach, że tu jest troszeczkę więcej tego sianka, a tu jest troszeczkę mniej tego sianka, czy tam nawet trawy, bo, kurde, źle to wygląda, naprawdę te przejazdy są takie, że tak powiem, biedne i to bardzo biedne i nie wiem dlaczego, bo łąka była... Nie wiem, czy to było 50% nawiezienia, czy nawet nie było tych 50%, bo tak jak teraz patrzę, no to najprawdopodobniej tych 50% nawet mogło nie być. Z tej strony będzie nam chyba źle jechać, bo tutaj już belki nam będą przeszkadzały, także pojedźmy sobie o tako i to poprawmy. Malutki przejazd został, ale jednak gdzieś tam został, a każda belka ma jakieś tam znaczenie, prawda, żeby to wszystkiego było jak najwięcej. One i tak nie idą na sprzedaż, te beleczki... Z jednej łąki idą dla nas, więcej łąk nie mamy, także też nie mamy się czego tutaj za bardzo spodziewać, aż tak bardzo. Nie mordy, o której ten film oglądacie, ze względu na to, że ja muszę później gdzieś tak dokładnie za jakieś pół godziny zawieźć mamę gdzieś tam i nie wiem, o której wrócimy, także być może gdzieś tam, nie wiem, może nawet około 17 ten odcinek będzie, albo gdzieś tam po 16, zobaczymy jak młody się wyrobi, bo ja włączę renderowanie. Młody będzie w domu, to po prostu włączy przesyłanie i ten film będzie się przesyłał, a jak wrócę, to gdzieś tam go mordy opublikuję. I powinien być, no tak jak mówię, gdzieś o te o godziny, co nie?
Tu sobie przejedziemy, też elegancko poprawimy. Cyk. No i jakbyśmy grali we dwóch standardowo, no to najprawdopodobniej to pole już praktycznie by było robione ze względu na to, że młody by sobie latał z widłami i by sobie ładował na przyczepę. Albo ja bym to robił, a on po prostu by sobie jeździł właśnie ciągnikiem. Nie wiem, jakbyśmy się podzielili obowiązkami, ale na pewno by to było szybciej zrobione. Szczególnie, że tych belek nie ma wcale aż tak dużo, także gdzieś tam osobnego odcinka chyba ze zbierania belek nie ma najmniejszego sensu nagrywać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, co o tym sądzicie. No i tu już się zaczyna to, ten błotnisty teren. Ja nie wiem, jak to się uda wjechać, żeby wam to mniej więcej pokazać, jak to było to wygląda, bo to jest idealnie na środku. Akurat tamten przejazd nie został aż tak bardzo zahaczony. A jak będę jechał, no nie wiem, od tej strony spróbujemy pojechać, to zobaczycie, jak to się kopie ciągnik, czy w ogóle się kopie ciągnik. Czy ten mod jest faktycznie... No, mod jest z mod huba. Czyli w teorii powinno być git, naprawdę powinno być git. Czy to będzie tak zrobione, że będzie dobrze? No nie wiem. Okej, tutaj też widzę, że ta prasa jakoś, no bo ona jest nierozłożona, a nie wiem dlaczego jej się nie da, znaczy rozłożyć się ją da, tylko że wtedy wyskakuje, że ona musi być rozłożona, no nie? Także ten tryb pracy jest jakiś dziwny. Albo te przejazdy są za szerokie po prostu dla niej, bo będziemy musieli tak jeździć w to i z powrotem jeszcze, żeby to poprawić, taki o malutki przejeździk, wąski, tak w skrócie, no na dwa razy robić, no to chłopie, to jest coś jest nie tak chyba z tą naszą prasą. No tutaj akurat robi całościowo, ale mam wrażenie, że i tak jakieś tam leciutkie mijaczki gdzieś tam pewnie pozostają, bo to taka prawda, tak to się dzieje. Ogólnie z tym modem nie jest na mod hubie tak idealnie pokazane. Musicie opis przeczytać, żeby po prostu mieć jeszcze jeden mod, żeby wam dało się stawiać. Osobna kategoria, żeby wam się w modach stworzyła. Także ja też wam dam od razu ten drugi mod w opisie, żebyście sobie to pobrali. Ze względu na to, że bez tego... No tego błota nie jesteście w stanie sobie przywieźć na pole w dane miejsce. Oczywiście błoto jesteście w stanie mieć, bo wystarczy, że wam popada deszcz na dane pole. I to błoto wam się może nie aż tak widoczne będzie, ale po prostu będzie to... No podłoże zachowywało się, jakby było błotniste, jakby było faktycznie po deszczu. Także spoko opcja, ale nie będzie to, wiecie, jakoś tam idealnie, tak jak ja mam tutaj na przykład, że to błoto jest widoczne, że ono faktycznie jest. Takie błoto później możecie sobie w łatwy sposób też usunąć komendą z danego pola, czyli na przykład jeżeli chcecie sobie, nie wiem, pobawić się chwilę i później tego błota nie chcecie mieć, no to sobie po prostu wpisujecie komendę i czy całe błoto, czy cały brud tak zwany wam się po prostu z danego pola usuwa. Fajna sprawa, moim zdaniem fajna, bo jest po prostu coś nowszego. Farming się rozwija, wielki plus, bo na ten moment nic nie wiemy o farmingu 21, a dużo nowości dostajemy do farminga 19. Także tu jest jak najbardziej spoko, żeby coraz bardziej ten farming się rozwijał. Nawet jakby tutaj, no może nie tyle update, bo update to moim zdaniem jest tak średnio potrzebny do tej gry. Bardziej farming 21, czyli nowa wersja gry, która by zawierała no, sporo rzeczy tak naprawdę, które fajnie by wyglądały w tej gierce. Ja rozumiem, że pewnie gleby 3D i tak nie będzie, bo to by... zwiększyło dosyć dużo wymagania gry i najprawdopodobniej na multiplayer trzeba było mieć dużo lepszy internet niż teraz trzeba mieć, a teraz do multi farmingu do internetu nie trzeba mieć jakiegoś nadzwyczajnego, wystarczy jakiś słabszy i też być może spora część graczy na przykład nie mogłaby sobie pozwolić na, znaczy zakup mogłaby sobie pozwolić, ale po co sobie pozwolić na zakup gry za nie wiem za 100 zł czy ileś tam to kosztuje, żeby później na przykład mieć problem, oho. W ogóle ciągnik przestaje funkcjonować praktycznie w tym. No i co teraz? Jak to ogarnąć? Czy to jest dobre? No patrzcie, jest tego błota nawiezione. Ciągnik się brudzi, czyli teoretycznie to działa. Tu jest ogólnie brud, ten taki, no ziemia tak jakby. Pytanie, o co w tym chodzi? Jest takie chwilowe zawahanie, że ten ciągnik się kopie, no nie? Ej, o tak o powoli jak jedziecie, to jest git. Ale jak chcecie ruszyć szybko, to już wam ciągnik tak jakby jedzie do przodu, widzicie? Tutaj prasa też się o, patrzcie, tworzą się takie te. Czyli przy takiej bardzo powolnej jeździe to działa. Jeżeli jedziecie szybko,
to nie działa. Dlatego moim zdaniem i tak najlepszą opcją jest wyciąganie jednak tego ciągnika z tego błota, żeby to po prostu jakoś bardziej realistycznie wyglądało. Tu jakieś ślady się w ogóle porobiły. No nie wiem, przy następnym przejeździe tu sobie podjedziemy troszeczkę pod górkę. Przy następnym, tak o powolutku, no nie? No widzicie, tu już nie jest kompletnie realne. Przy takiej normalnej, delikatnej jeździe ten ciągnik faktycznie zachowuje tak jak powinien. Widzicie? Już taka jazda też nie ma troszeczkę sensu, bo ten ciągnik się prawie nie... No widzicie? Już za dużo troszeczkę gazu dacie, tak jeden na godzinę jak jedziecie to jeszcze jest ok. Jak jedziecie już szybciej, to już nie jest ok. Także najlepszą opcją jest przyjechać to i po prostu go wyciągnąć z błota i wtedy to realniej wygląda. Czekajcie. No i dobra, ja już jestem na polu, jeżeli chodzi o Linkę, naszym drugim ciągnikiem. Ona troszeczkę nam tutaj uciekała, ale to osoby, które gdzieś tam oglądały co niektóre odcinki kiedyś, no to i tak wiedzą, na jakiej zasadzie to po prostu działa. I teraz tak, no możemy sobie po prostu to podjechać i podczepić i spróbować go wyciągać. I zobaczymy, czy ten ciągnik będzie się zachowywał też na takiej samej zasadzie jak tamten, który jest w błocie. Bo teoretycznie ten ciągnik o błoto nie zahacza, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, prawda? Weźmy sobie tą Linkę, aha. Ona tutaj też już coś wariuje, ta Linka. Znaczy no, stoi w miejscu, ale... Dobra, mamy podczepioną. Aha, nie mamy podczepionej tu, gdzie chcieliśmy. Już tutaj chyba trzeba go, wiecie co, tak czy siak to nie zadziała, bo tutaj nie ma zaczepu. Trzeba było go kompletnie od tyłu wyciągać. Także to też jest trochę bezsensowna akcja, bo tu nie ma ten ciągnik zaczepu. Trzeba było robić coś takiego, żeby tą prasę kompletnie wyłączyć. Ciągnik już nam się i tak przesunął. Trzeba było kompletnie prasę wyciągnąć jakoś. Także to jest troszeczkę, powiem wam, że ciężka sprawa. Ale weźmy sobie, spróbujmy go podczepić teraz ogólnie tyłem. I zobaczymy, czy takie wyciąganie będzie się ten ciągnik jakoś tam zachowywał inaczej niż na zwykłym podłożu. Czy on się będzie zachowywał normalnie, czy jednak jakoś dzi... O, patrzcie, ten ciągnik też już to samo, wariacje jakieś. Patrzcie, on też się baguje. Przy takim czymś. O, tutaj, o, w tym miejscu, widzicie? Nie mogę ruszać kamerą kompletnie. Dopiero wysiądę i dopiero teraz coś się dzieje. Dopiero teraz coś się da robić. Także takie bajery. Tak czy siak, no prasę... prasę, no zobaczymy, jak to się zachowuje, no nie? Dobra, powiem wam, że nie chcę wam nawet tego pokazywać, jak to się wyciąga, bo to jest tragiczne, żeby to zrobić. Ciągnik się zakopuje dalej w dalszych miejscach. Tutaj jakieś się woda w ogóle tworzy, taka o dziwna. No nie wiem, czy ten mod jest taki godny uwagi, szczególnie, że teraz już nam... O! Po wyjeździe z błota ciągnik zaczyna w końcu funkcjonować jakoś normalnie, a tak to w tym błocie, czy nawet granice te błota, ciężko jest wyciągnąć. Po pierwsze, ta Linka świruje coś i ona po prostu prawie, że nie działa. Tu jest pierwszy problem. Drugi problem jest w tym Ursusie, który zachowuje się tak samo, nawet troszeczkę dalej od tego błota, czyli po prostu kamerą nie da się ruszać, żadne funkcje nie działają. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest tylko na oryginalne maszyny, bo może coś takiego być, że w tych modach musi być jeszcze coś wgrane, żeby to po prostu jakoś tam funkcjonowało. Nie wiadomo, trzeba było albo to przeczytać dobrze instrukcję, albo nie wiem czego, albo podłoże mapy, albo w mapie musi być coś wgrane. Nie mam pojęcia, ale jak widzicie, u mnie maszyny zachowują się właśnie tak, a nie inaczej. Mod dobry, słaby? No teraz pytanie, sami sobie odpowiedzcie. Pobierzcie ten mod i fajnie było, jakbyście w komentarzu mi napisali, czy u was jest podobne zachowanie właśnie tego modziku. Czy jednak u was zachowuje się to znacząco inaczej? Znowu wjeżdżamy w błoto, czyli znowu prawdopodobniej będą problemy, tak? Ciągnik przestaje prasować, ciągnik przestaje robić kompletnie wszystko. Ja sobie podjadę tam dalej, można było z tamtej strony jechać, tutaj nam akurat troszeczkę zostanie. Dobra, zaczynamy normalną i tak już pracę. Ślady też zostają takie, jak widzicie, no wysoko bardzo zamieszczone, że ten ciągnik tak jakby się bagował. Może tutaj teren jest coś zwalony? Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to działa, nie mam pojęcia, dlaczego to się psuje, ale widzę, że jeszcze trzeba będzie od tamtej strony podjechać i po prostu to wszystko poprawić. Ale mordy, na dzisiaj to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Miejmy nadzieję, że ten mod jakoś wam zobrazowałem, jak to wygląda. Może i działanie nie jest jakieś dobre, chociaż na filmikach powiem wam, że pokazywało
i wyglądało na bardzo świetne, to tutaj jednak w praktyce na tych akurat maszynach, na tej mapie nie działa to praktycznie wcale. Także to było na tyle, ja się z Wami żegnam i na razie.